Jestem Piotreko, ty. Hej! O. Ktoś tutaj dokonał rzezi i ościnął właśnie te gałęzie. Chciałbym się zjechać. Oczywiście w moim lesie, bo w sumie mam nawet mam prawo sobie je zabrać. W pewnym sensie oczywiście. Chciałbym się dowiedzieć, czy one będą potrzebne, bo jeżeli nie, no to może je wykorzystamy do naszego szałasu. Nie wiem. Z takich innych nowości również przenieśliśmy w inne miejsce szałę, stąd chciałem trochę przenieść. Wtedy właśnie problem, bo nie pamiętam, jak się robiło ten stary procedurę i on będzie być może trochę mniejszy. Ale to tak pobocznie. Ogólnie chciałbym się dowiedzieć, czy właśnie te patyki będą do ścięcia. Mnie się już nawet szczerze nie chce pytać. Ja bym po prostu je sobie wziął, bo one są z mojego lasu, więc tak jakby nawet mógłbym. W sensie, opowiem tak, jak tam jeden wezmę, to się wydaje mi się, że nic się nie stanie. Bo ogólnie jak widać, ktoś jedno tutaj właśnie drzewo ściął, tak więc no nie wiem, jak to będzie wyglądać. Nic mi chyba nie zaszkodzi sobie jednego wyciąć. Ogólnie jaki mi się bardzo podoba, to ten tutaj. On jest bardzo prosty, więc może bym go nawet zaniósł. Ogólnie pójdziemy sobie właśnie dalej tam do naszej bazy nad stawem. Do bazy nad stawem. Bo gdzie by inaczej, gdzie indziej w sensie. Jednego sobie zerknę. Nikt mnie po twarzy, nikt nie zauważy. Mój las, więc tak trochę dziwnie, żeby ktoś sobie wycinał, a po drugie tylko poszukam jednego, więc chyba mi tam nic nie zabroni. Nie wiem, do czego się te gałęzie przydadzą, ale coś się nie czuję, żeby tak miało być. Uważać, jak się ścina. Ta część mi się przyda. Musiałbym to ściąć. Uja, pierdziele. Zetnę. W sensie już ściąłem tę część i po prostu weźmiemy sobie ją. Może nawet poświartuję, chociaż nie wiem. Uja, padło.
kwestia. Tak więc ogólnie taki, to kawałek. Weźmiemy sobie do bazy. Szedłem sobie trochę dalej i się okazuje, że tutaj jest jeszcze więcej tych ściętych. Jestem tak tym zainteresowany, że aż spytam się kogoś z rodziny, czy mógłbym sobie właśnie to zagospodarować. Choćby część, nie? Bo w sumie po co by ktoś miał ścinać drzewa, nie? Szczególnie prywatne, bo teraz wiecie, w prywatnych jest taka gówniana ustawa jakaś, nawet nie, och Boże, ustawa, taki przepis, że nie wolno ścinać nawet drzew ze swojego prywatnego, chyba już kiedyś to mówiłem, jak to ponoć działa, ale nie jestem do końca pewien. Teoretycznie to tak działa, bo praktycznie możliwe, że tak może nie działać. Aczkolwiek może sobie to weźmiemy, może nie. Jesteśmy sobie już w połowie drogi, tam gdzieś daleko, w netbaza. Ale ja teraz nie o tym, bo co to jest? Przysięgam na 100%, że nic tutaj nie ruszałem. To wygląda mi trochę jak jakiś szałas, ale jakby komuś się naprawdę nudziło. No to już nie muszę omawiać. W sumie po tym się nie powinno chodzić, ale po tym może być nawet żmija i może nas ukończyć, bo to są takie domy dla żmii jakby. Ale patrzcie w ogóle, jakie to jest ładne drzewo. O kurde, ale ja się drzewem podniecam, wiecie? Ale w ogóle, jaka niespodzianka. To teraz zauważyłem, bo tego nie miałem w planach. Tutaj jest taka ziemianka. Kiedyś tutaj kopałem, ale to już dawno, to jest 7 lat temu. 7? Dobra, może 5, 6. 6 maksymalnie. I w końcu też się zakończyła klęską, bo jest na tej samej, tak jakby w tym samym miejscu, co ta nowa, którą będziemy musieli prawdopodobnie zakopać. Hej! O, odezwały się, musiałem im zakrzyczeć. Taką se trasę obrałem, że normalnie mam całą mokrą skarpetę, no ale jebać. Powiem wam też szczerze, że ja nie umiał wierzyć, że się za chwilę zima kończy. I tak ogólnie wygląda nasz szałas. Nie mogę tego nawet nazwać, ale powiedzmy szałas. Będę sobie oczywiście tutaj pracował. No i co? Zacznę się od razu za robotę, bo ja mam jeszcze na to miejsce bardzo ciekawe plany. Aczkolwiek nie wiem, czy wypalą. Mam nadzieję, ale może i coś z tego będzie, ponieważ... Ale to powiem później, bo na razie to w sumie jest... Powinienem mieć teraz piłę, no ale co zrobię? Nie wiedziałem, że mi się przyda. Thank you.
Za chwilę wam pokażę, jak mi dach wychodzi. Oj, nic z tego nie będzie. Na razie sobie pójdę po materiały, bo za bardzo nic nie ma. Ogólnie tutaj mam tyle, ale ja teraz nie o tym. Wiecie co, oddalę się trochę od bazy. Niby słychać. Niby słychać żurawia. Żurawia, nie wiem jak się mówi. Dobrze słychać samochody. Ale słyszę coś jeszcze. Być może nie będzie tego można zidentyfikować z telefonu, ale czując ja się teraz, czuję dyskomfort. Opowiem wam, co słyszałem. Rąbię sobie drewno na co naszą was. I nagle tak jakby słyszałem skądś z lasu moje imię. Teraz już tego może nie słychać. Ale słyszałem, jakby ktoś, bo tak jakby kumacie, tam przychodzę na co dzień. A tu co jakiś tydzień jestem, nie? Chodzę stamtąd na co dzień i tam, nie wiem czy widać tą ambonkę, tam był nagrany odcinek Wesołych Świąt na przykład. I zawsze stamtąd z kolegą, z rodziną przychodzę po prostu z domu. Baza jest mniej więcej, szacuję, gdzieś tam. Aczkolwiek przychodzimy gdzieś stamtąd, kurde zimno. I kumacie to, że słyszałem jakieś dziwne dźwięki stamtąd. Bardziej może nawet stamtąd, bo tam w sumie mógłbyśmy sobie... może byśmy sobie mogli nawet pójść tam w ten głąb lasu, zobaczyć coś. Ale powiem wam, na pewno mi nie uwierzycie,
ale słyszałem jakieś... Słyszałem, jakby ktoś mu wołał moje imię. Specjalnie się trochę oddaliłem wcześniej, gdzieś mniej więcej, no, kurde, nie umiem tego, może gdzieś tutaj, tak trochę. Po prostu, żeby nie było słychać tego szumu wody, nie? Teraz już tego o dziwo nie słyszę. Tam też słychać psy jakby co, więc może tego nie będzie można wykryć telefonem, ale stamtąd słyszałem, jakby ktoś mnie wołał. I nie był... jestem w stanie nawet określić, że nie był to nikt z mojej rodziny, bo wiem oczywiście na pamięć, kto ma jakie głosy, kto jakie teksty wypowiada nawet. Ale powiem wam, trochę się cykam. Nie, bo ja się trochę cykam. Normalnie z 10 minut słyszałem, normalnie cały czas się za siebie spoglądałem, robiłem sobie przerwy, bo czuję, będąc w tym miejscu, dyskomfort. To nie jest jakiś las, jakiś nie wiadomo jaki. To jest normalny las, a szczególnie, powiem wam, to może coś się wiązać, ponieważ to, co jest tutaj, to jest chuj. To jest wszystko hodowla. Może nie to, ale tam, w ogóle za tym, bo tutaj może faktycznie jest już normalny las czy coś, ale tu są jeszcze działki w sumie. Ale tam już jest normalny las, który wyrósł sam naturalnie, bo jak możecie w ogóle zobaczyć, on jest mieszany, tam są liściaste, no w sumie to nie są liściaste, są iglaste, ale brzozy, brzóz jest dużo. Może mi się jeszcze coś uda nagrać, bo odkąd właśnie zacząłem to nagrywać, dwa razy coś usłyszałem, ale toż tak normalnie słyszałem, tak jakby ktoś normalnie tam stał i mnie tak zawołał, tak: Miłosz! Ogólnie będąc w tym miejscu, nie słyszę tego tak bardzo, ale uznajmy, że gdzieś w tamtym miejscu, gdzieś tutaj, tnąłem sobie drewno. Może nawet było widać. I nie było aż tak słychać tego szmeru wody, bo może nawet jak tam stałem, tam, gdzie przed chwilą, to może nawet jeszcze mniej, ale było na tyle już tam cicho, żebym mógł zidentyfikować ten dźwięk. Pochodził on, tak jak mówiłem, gdzieś dokładnie stamtąd, więc było możliwe, żebym to słyszał. Ale normalnie słyszałem tak z kilku, uznajmy, szacuję gdzieś 3-4 razy, że słyszałem, jakby ktoś mnie wołał. I nie był to dźwięk, nie był to głos osoby z mojej rodziny, czy coś w tym stylu. Więc powiem wam, nie, bo ja się trochę cykam. Nie był coś, ale bym się za chwilę ewakuował. Jest dokładnie godzina, poczekajcie, sprawdzę. Za 10:05, tak więc za 10:05 jest. Coś... Coś słyszałem teraz. Coś stamtąd. W sensie... Ale to był... Nie wiem, może jakiś świst po prostu. Ale się wystraszyłem. Kurde. Teraz już tego nie ma, o dziwo. Ale to było coś innego, ale... Coś świstło. W lesie, nie wiem, może... Może coś spadło, czy coś, nie wiem, ale... Wystraszyłem się. Może się będę niedługo ewakuował, ale to powracając. Może i mi się jeszcze będzie udało coś nagrać. Tutaj mam swoje stanowisko. Nawet mi trochę padło belek do wody, będę musiał je wyjąć. Niski, ale fajny. Ogólnie mam plan, żeby... No tutaj może jeszcze dołożę ścianę. Ale w tą stronę nie będę robił. A to dlatego, żeby było przejście. Może... I coś z tego będzie. Tam się kiera. Nie wiem, czy widać. Cóż. Będę się zbierał. Sam szał... Poczekajcie, może... O.
sam szałas wygląda w taki sposób. No, nawet. Co? Będę się zbierał do domu. Powoli, bo się ciemno robi. Tak więc co? Ogólnie dźwięki ustały i już nic nie słyszę, ale przez jakieś 10 minut usłyszałem chyba z 3 razy, jakby ktoś mnie wołał. I to mnie to... No, ale wyobraźcie sobie, nawet jakby... No możliwe, że ktoś to był, ale... Kto w niedzielę by wychodził w taką dzicz? Niedziela niby... Nie oszukujmy się, są dni tygodnia, w których po prostu ludzie wychodzą częściej, ale na pewno nie jest to niedziela. Tak więc co? Z mojej strony to by było chyba wszystko. Mam nadzieję, że jakoś to wygląda. Poczekaj, może tak trochę bardziej z góry pokażę. Więc tak wygląda sam szałas. Mam nadzieję, że jakoś to było widać, bo mi się nie chciało oddalać, więc no. Z mojej strony to by było wszystko. Oła. Z mojej strony to by było wszystko. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie łapę, subuj. Pozdro i do zobaczenia w następnym odcinku z tego nawiedzonego lasu. Na razie, pa. Idąc bardzo sobie buty udupiłem, więc tak czy siak, cóż, będę musiał to zrobić. Obóz przetrwania. Ciekawe, czy mu się uda. Obóz przetrwania. Ładna pogoda. A ty masz jeszcze tam telefon. I jeszcze wiatr wieje i go rozprasza. Dobra. Nie, tych dużych, no chyba cię, nie no, tych dużych nie. W ogóle to pytanie takie stupne. Dobra. No za chwilę coś znajdziemy. Czuwaj, witam w obozie przetrwania w następnym odcinku z bazy. Ale pijcie mi logi. Ten przed chwilą bez butów chodził, no ale w dzisiejszym odcinku trochę chcieliśmy zrobić jakiś most, ale nie wiem, czy to wypali. Nie wiem, ale ogólnie tutaj sobie trochę porobiliśmy szałasu, fajnie i do widzenia. I co? Gdzie? W ogóle myśmy tu tak nasypili, no nie wiem, czy to dobrze, ale... O, witam pana. Dzień dobry. Ale nie, no bo to... Ja pierdzielę, to na razie... To jest na razie śliskie, bo to potem nie będzie. A kora jest też śliska. Jest, tylko teraz jest bardziej sucho, ale wczoraj... Boże, wczoraj, kiedy ja tu byłem? Już 3 dni temu, to... To nie było wcale źle. Ogólnie... Mówiliśmy o tym, że założymy jakąś nową bazę i nie wiem, czy to się stanie, bo nie ma za bardzo gdzie. Tu jest w sumie fajnie, mamy fajne miejsce. Trochę bagna jak się idzie, więc... Tu? Ale że nasz każdy leśnik zna. No, dwóch dokładnie. W sensie, może i więcej, nie, ale... Tak więc, co? A może... Dobra, jestem... Gdzie... Kurde, znów zerwałem. Czekaj. Aha, tam są. Przejdę, spróbuję przejść telefonem. Jak mi się zapisuje, to moja wina. Czas. Aha. O kurde, ej, jak ja mam to... Ty, to jest syry śliskie. Dobra, jak mi się telefon zepsuje... Ty, pada. O kurde. Bo... To się wytyka. No tak. To się wytyka. O. Tak więc ol mi dużo. No to nieźle, trzeba się zbierać. To był odcinek. Drugi odcinek, pozdrawiamy. Je, jak. Nara. Tak więc z naszej strony to by było na razie wszystko. Dziękuję za oglądanie, jeżeli odcinek się spodobał, zostaw łapę, subuj, pozdro i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, pa!
to się wybluruje. Idź tak! Patrzcie, z jakim debilem. No i pa.